Zadanie, które tutaj mamy, to jest zrzut ekranu z ćwiczenia, które znajduje się na naszym portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziecie w opisie filmu poniżej. No dobrze, rozwiążmy sobie to zadanie. Zacznijmy od przetłumaczenia sobie treści. Rozważmy funkcję f, która jest zdefiniowana dla wszystkich liczb rzeczywistych. To jest to pierwsze zdanie. Dla jakich argumentów x funkcja f od x jest nieróżniczkowalna? Nieróżniczkowalna, czyli nie ma pochodnej. W jakich punktach funkcja nie ma pochodnej? No to ja rozwiążę to zadanie w taki sposób graficzny, że spróbuję mniej więcej naszkicować, jak będzie wyglądała pochodna tej funkcji, jak będzie wyglądał wykres pochodnej tej funkcji. Zacznijmy od tej części tutaj po lewej stronie, gdzie ta funkcja widać, że zmienia się liniowo. To jest odcinek linii prostej. No a jak wiemy. Pochodna to jest wartość nachylenia stycznej do wykresu funkcji. Więc jak funkcja zmienia się w sposób liniowy, jest takim odcinkiem prostej, to to nachylenie stycznej będzie stałe tutaj. No i ile ono będzie wynosiło w tym konkretnym przypadku? Jak weźmiemy sobie tutaj jakieś punkty, na przykład ten punkt i ten, no to widzimy, że to nachylenie jest ujemne. Funkcja tutaj maleje. No i widzimy, że jak przesuwamy się w prawo o jedną kratkę, to wartości maleją, w dół o dwie kratki. Czyli to nachylenie będzie równe po prostu minus 2. I ono tutaj będzie stałe, to znaczy, jak weźmiemy takie dwa punkty, no to tutaj też to nachylenie jest minus 2. Dla dowolnych dwóch punktów na tym kawałku prostej, to nachylenie po prostu jest, cały czas jest minus 2, więc pochodna w tym obszarze będzie miała stale wartość minus 2. To ja to narysuję tutaj, jak będzie wyglądał początek wykresu tej pochodnej. Ta wartość tutaj jest stale równa minus 2. No, i dojdziemy do minus dwójki, gdzie zacznie się coś interesującego. Dlatego, że w tym punkcie ta pochodna nagle zmienia dosyć gwałtownie swoje nachylenie. Zauważcie, że na prawo od minus dwójki nachylenie stycznej będzie dodatnie. No, i dosyć spore. Tutaj widzimy, że nachylenie jest na pewno większe niż 3. Może nawet ono będzie coś koło 4 wynosiło, czy tam 3,5. Więc widzimy, że tutaj Nagle następuje taki przeskok. No i później tu już nie mamy prostej. Tutaj mamy pewną krzywą i widzimy, że to nachylenie stycznej będzie malało. Mogę to sobie nawet narysować. To nachylenie stycznej tutaj będzie dosyć duże, tu, tutaj potem będzie malało. No jest taki punkt tutaj, gdzie ono będzie po prostu równe 0, nawet, a potem stanie się ujemne w pewnym momencie. I ono będzie równe 0 dokładnie w dwójce. Przynajmniej tak to wynika z tego wykresu, że tutaj dla x równego 2 nachylenie styczne będzie 0, a potem stanie się znowu ujemne. Czyli ono tutaj się będzie zmieniało jakoś tak, od dużego nachylenia poprzez 0 w dwójce do jakiegoś ujemnego. No i w trójce znowu mamy tutaj jakąś zmianę. Dlatego że widzimy, że na prawo od trójki ta funkcja jest stała. Jest stała, więc nachylenie stycznej do wykresu będzie równe 0. No bo nachylenie linii poziomej to jest 0, czyli tutaj na prawo od trójki pochodna będzie miała stale wartość równą 0. No więc widzimy, że poza tymi punktami minus -2 i 3, no to nie mamy żadnego problemu z określeniem, jaka jest wartość pochodnej w tych punktach. Tutaj będzie minus -2, tutaj będzie się jakoś zmieniała, ale dokładnie tego nie wiemy. No ale gdybyśmy znali dokładny wzór tej funkcji, to moglibyśmy obliczyć wartości pochodnej w tych punktach. Tutaj widzimy, że te wartości są stale równe 0. No jaka będzie wartość pochodnej w minus dwójce na przykład? No tutaj pochodna będzie nieokreślona, dlatego że pochodna jest określona jako granica nachylenia siecznych wtedy, kiedy ten punkt drugi pomocniczy, przez który przeprowadzamy sieczną oraz ten punkt, w którym liczymy pochodną, zbiegają do siebie. No a tutaj widzimy, że w zależności od tego, czy ten punkt drugi pomocniczy będzie na lewo od minus dwójki czy na prawo od minus dwójki, to nachylenie tych siecznych będzie zbiegało do różnych granic, no bo z jednej strony to nachylenie jest tutaj ujemne, z drugiej strony jest dodatnie, i widzimy, że te styczne do wykresu z lewej i z prawej strony są zupełnie różne. No więc granica taka obustronna w tym punkcie nie będzie istniała. No i funkcja nie ma pochodnej w tym punkcie po prostu ta pochodna jest nieokreślona. Granica ilorazu różnicowego nie istnieje. No i taka sama sytuacja jest tutaj w trójce. Z lewej strony to nachylenie dąży do innej liczby, z prawej strony dąży do innej liczby, więc taka granica obustronna ilorazu różnicowego nie istnieje, więc ta funkcja będzie nieróżniczkowalna w punkcie x równym minus 2 lub x równym 3. W tych dwóch punktach funkcja jest nieróżniczkowalna i pochodna nie istnieje. Zachęcam do rozwiązywania samodzielnego tych zadań, Zachęcam też do tego, żeby zarejestrować się na portalu Khan Academy, za założyć sobie konto. Można wtedy zbierać punkty, zbierać odznaki i śledzić w jaki sposób powiększa się nasza wiedza. Można korzystać z wielu innych udogodnień, takich jak sugerowanie kolejnych ćwiczeń, oglądanie kolejnych filmów itd.